siemaneczko, witam was tutaj Buglantowski z nowym glitchem GTA 5. Jak już możecie się łatwo domyślić, mam dla was nowego godmoda. Godmoda na wszystkie pojazdy, które macie umieszczone w bazie. Także jak słyszycie, trzeba będzie mieć bazę. Potrzebny będzie znajomy, który też ma bazę i będzie mógł was do was zaprosić do tej bazy. Glitch jest bardzo prosty na samym początku oczywiście. Pozdrawiam wszystkich oglądających. Elo! No jak mówiłem prędzej, do glitcha potrzebna jest baza. W bazie musicie mieć pojazd, na którym chcecie mieć godmoda. Może być to kilka pojazdów. Można wchodzić i wyciągać kolejne pojazdy z bazy, które również będą miały godmoda. Nie tylko pierwszy pojazd, którym wyjedziecie z bazy, będzie miał godmoda. Czyli wszystkie pojazdy, którymi będziecie się poruszali, a są one pojazdami z bazy, będą miały godmoda. Tak, 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 takie to jest zajebiste. I proszę bardzo, tak jak tutaj widzicie, strzela we mnie mój znajomy z czołgu i mój czołg ma godmoda. A ja teraz strzelę w niego kilka razy, żebyście zobaczyli, że to nie jest ten czołg tak wytrzymały, tylko po prostu czołg jest wytrzymały, bo ma godmoda. Proszę bardzo, wystarczyły 4 strzały, żeby rozwalić ten czołg. Dobra, teraz przechodzimy już do glitcha. Sprawa jest, jak mówiłem prędzej, banalnie prosta. Potrzebujecie znajomego, który ma bazę. Wasz znajomy idzie do swojej bazy. Wysyła wam zaproszenie do bazy, a następnie wchodzi bardzo szybko na tytaniczną robotę, do lobby tytanicznej roboty. Jak jest w lobby tytanicznej roboty, wy czekacie na niego już z wyciągniętym telefonem i otwartym zaproszeniem do niego do bazy. Zanim wasz znajomy wejdzie do tytanicznej roboty, wy już otwieracie telefon i przygotowujecie sobie na jedno kliknięcie zaproszenie do bazy. Dobra, będziemy przechodzili do glitcha. No i jak prędzej mówiłem, dołączacie tam do znajomego, później jesteście w lobby, opuszczacie i glitch jest praktycznie gotowy. Dobra, dostałem zaproszenie od mojego znajomego do jego bazy, Mój znajomy z jego bazy wchodzi do tytanicznej roboty. Jak tylko wejdzie do tytanicznej roboty, wysyła mi zaproszenie. Glitch jest bardzo prosty, nie powinien mieć z nim nikt żadnego problemu. Także jeszcze raz, wyciągamy telefon, przygotowujemy sobie na jedno kliknięcie zaproszenie naszego znajomego, zaproszenie do jego bazy. Mój znajomy jest już w tytanicznej robocie, wysłał mi zaproszenia, dlatego ja potwierdzam, że idę do znajomego do jego bazy, a następnie akceptuję zaproszenie do lobby, do tytanicznej roboty. Potwierdzam pierwszy komunikat, jak najszybciej się tylko da. Na chwilę zawieszamy się na czarnym ekranie. Potwierdzamy ten komunikat, jeżeli przyjdzie on trochę później, nie powinno być z tym żadnego problemu. Jak widzicie, u mnie przyszedł już dosyć późno. Byłem jeszcze na czarnym ekranie. Jeżeli się odrodzicie już u znajomego w bazie i dopiero przyjdzie wam to zaproszenie, no to może okazać się, że jest po prostu za późno. Wczytujemy się do znajomego, do lobby. Po tym jak zaakceptujemy jego zaproszenie do bazy, a następnie zaakceptujemy zaproszenie do niego, do lobby, do tytanicznej roboty, odradzamy się w lobby. U niektórych może to potrwać trochę dłużej, te respienie się w tym lobby, ale nie przejmujcie się, wystarczy chwilę poczekać, a następnie opuścić lobby tej tytanicznej roboty. No i w tym momencie ten glitch jest już praktycznie gotowy. Teraz wystarczy sobie wezwać jakiś pojazd, którym można szybko dostać się do bazy. Nie wiem, czy nie wolno użyć pojazdów samochodowych swoich, ale ja dla pewności biorę sobie helkę z SecuroServe i po prostu lecę do swojej bazy. Lecę do swojej bazy, pokażę wam to na dwóch pojazdach. Najpierw wyjadę takim zwykłym, jakimś osobowym, a później wybiorę czołg, Kajjaha, czy jak on się tam nazywa, bo na tym pojeździe najlepiej jest robić sobie godmoda, z tego względu, że tam po prostu w tym czołgu, gdzie ma te działko Railigana, nie kończy się amunicja, sprawa jest banalnie prosta. Jeżeli też tak uważasz, zapraszam cię już teraz do klikania lajków, subskrypcji, tych wszystkich dobrych rzeczy. Buglantowski, najlepszy kanał z glitchami w Polsce. Elo, jedziemy z tematem, lądujemy już pod bazą i będziemy przechodzili już do pokazania. Będziemy pokazywali teraz, że ten glitch działa, że jest bardzo prosty.
nie musicie się tutaj z niczym za bardzo spieszyć. Każdemu tutaj powinien wyjść ten glitch za pierwszym razem. Pamiętajcie, musicie mieć bazę i w bazie trzymać pojazd, który, na którym chcecie mieć godmoda. Nieważne jaki pojazd, to już tylko zależy od was. Pamiętajcie, że na wszystkich innych pojazdach niż BWP ze zwykłym tym oryginalnym działkiem i czołg, no to te po prostu naboje się będą wam tam kończyły, pociski się wam skończą prędzej czy później. No i nawet jeżeli wybierzecie Czarnoboga czy coś, no to prędzej czy później te pociski się w nich przecież kończą. Ale jeżeli weźmiecie BWP i będziecie mieli na nim te oryginalne działko, te nietuningowane działko, tam się nigdy amunicja nie kończy. No i drugim bardzo dobrym rozwiązaniem jest również czołg. W czołgu też nie kończy się amunicja. No i teraz specjalnie, żeby zademonstrować wam na tym filmiku, wyjeżdżam najpierw samochodem osobowym, wyjeżdżam nim na zewnątrz, zaraz strzelę kilka RPG-ów, żeby wam pokazać, że ten samochód jest na godmodzie. I pamiętajcie, nie wy macie godmoda, tylko pojazd, w którym siedzicie. Nawet jeżeli siedzicie w tym pojeździe i ktoś będzie próbował strzelać do was z karabinu z autonamierzaniem, no to jest duże prawdopodobieństwo, że was po prostu zabije. Dlatego najlepiej robić tego glitcha na czołgu. W czołgu jesteście nie do zabicia, czołg jest nie do dosadzenia, a poza tym czołg ma zawsze nielimitowaną ilość amunicji. I proszę bardzo, strzelam. RPG w ten samochód już po jednym powinien być rozwalony. Także glitch działa na 100%. Glitch działa na 100%. Teraz odstawiamy ten samochód i lecimy po następny. Lecimy po inny pojazd z bazy. Teraz wezmę już czołg. No i na tym będziemy w sumie kończyli. Pokażę wam, że ten czołg również będzie miał godmoda. Zresztą widzieliście to na samym początku tego filmiku. Glitch jest bardzo prosty. Jest banalnie prosty. Nikt nie powinien mieć z nim żadnego problemu. Jeżeli też tak uważasz, zapraszam was już teraz do klikania lajków, subskrypcji. Zaproście swoich ziomów do mnie na kanał. Pokażcie im te nowe, zajebiste glitche, które pokazuję specjalnie dla was. Pokażcie im te kopiowanie samochodów od znajomych, które ciągle działa, Pokażcie im glitch na wyjście i powtarzanie napadu z Bogdanem, który ciągle działa. Pokażcie im tego nowego, zajebistego godmoda, który działa właśnie teraz. Jest to bardzo fajny glitch na trollowanie graczy na sesji. Możecie sobie również robić różne tam jakieś misje, wozić paczki i korzystając właśnie z pojazdu, który ma godmoda, będzie wam to dużo, dużo łatwiej szło. A teraz po prostu wsiadamy do tego czołgu, wyjeżdżamy nim na zewnątrz i będziemy demonstrowali, że ten czołg ma również godmoda. Wszystkie pojazdy, które są w bazie, mogę je użyć i będą miały godmoda. Czyli nieważne, czy wylecę stamtąd jakąś helką, którą będę miał zaparkowaną w garażu, czy wezmę Avenger, czy wezmę czołg, czy wezmę jakiś nawet zwykły samochód, ten pojazd będzie miał godmoda. A teraz jedziemy tutaj specjalnie na tą stację paliw, tutaj żeby było grube łupnięcie. No i teraz będę strzelał tutaj specjalnie jeszcze w ten budynek, żeby pokazać wam, no, że ten pojazd po prostu jest nie do zniszczenia. Dobra, to byłoby w sumie już na tyle. Zapraszam was na filmiki, które już wkrótce. Bublantowski, was ziom, elo! Oh.